Co w miłości? Czytanie na pełnię księżyca w raku. Witam serdecznie wszystkich Państwa z okazji pełni księżyca. Tą pełnię mieliśmy w nocy z 18 na 19 stycznia, czyli z wtorku na środę, około pierwszej w nocy. I oczywiście w nocy nie mam czytań, ale dzisiaj, ponieważ są bardzo silne energie tej pełni księżyca, zrobię czytanie dla Was z kart miłosnych. Dr. Doreen Virtue, The Romance Angel, Oracle Cards, także romantyczny orakel aniołów. I z tarota. Tarot światła i cienia. Także z tych dwóch talii zrobię dzisiaj czytanie i podzielę to czytanie na dwie grupy, żebyście mieli jakiś wybór znów. Oczywiście najpierw chciałam wszystkich powitać serdecznie, podziękować, że jesteście, że odwiedzacie mnie, zaprosić Was do komentowania, czy wróżby rezonują, czy Wam się tematy podobają i czy podbudowują Was duchowo takie czytania. Proszę również o lajki i również oczywiście o nowe subskrypcje, jeśli jesteś tutaj nowym słuchaczem, nową słuchaczką. Zapraszam, zasubskrybuj proszę mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz powiadomienia codzienne od YouTube'a o moich wróżbach kolektywnych na moim kanale tutaj online. Oczywiście zapraszam wszystkich zakochanych na wróżby indywidualne, które opierają się na Waszych zdjęciach, datach urodzenia, osobistych pytaniach do kart. Napiszcie do mnie na e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod moimi filmikami i w komentarzach. Napiszcie, a ja wytłumaczę Wam warunki wróżby. Także zapraszam. Dzisiaj dwie grupy. Pierwsza grupa to serduszko różowe. I druga grupa to aniołek biały. Wybierzcie sobie przedmiot, który bardziej lubicie, który Wam się bardziej podoba, czy który przyciąga Waszą uwagę. Pierwsza grupa serduszko, druga grupa aniołek. I zaczynamy, kochani. Zaczynamy oczywiście od pierwszej grupy, czyli od serduszka różowego. Co nowego w miłości? Co nowego w miłości dla grupy pierwszej? Co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Karty, powiedzcie, co nowego w miłości? Powiedzcie, karty, co nowego w miłości? Powiedzcie, karty, co nowego w miłości? Powiedzcie, karty, co nowego w miłości? Ok, das warten lohnt sich, czyli czekać opłaca się. Göttliches Timing wirkt in deinem Liebesleben, czyli opatrzność Boża działa w Twoim życiu miłosnym. Opatrzność Boża, która czuwa nad tym wszystkim, by wszystko dobrze się stało. Opatrzność Boża, która widzicie tutaj anioły, archanioły, rozkładają nad Wami skrzydła anielskie i czuwają, żeby wszystko poszło dobrze, żeby się wszystko pozytywnie rozwinęło w Waszym życiu miłosnym, romantycznym, emocjonalnym. Czyli zaufajcie Wszechświatowi, Opatrzności Bożej i aniołom. Zobaczmy jeszcze, co wydarzy się nowego właśnie w miłości, jak oddacie swoje troski Wszechświatowi, Opatrzności Bożej, aniołom, archaniołom i Bogu, być może, jeśli jesteście wierzący, wierzące,
by zaopiekował się Waszym życiem romantyczno-emocjonalno-duchowym. Zobaczmy, co wydarzy się wtedy nowego. Co nowego w miłości? Co wydarzy się nowego w miłości? Co wydarzy się nowego w miłości? Co wydarzy się nowego w miłości? Magik, czyli tutaj proszę afirmować, proszę medytować, wizualizować, przyciągać miłość i szczęście. Właśnie do tego służy też pełnia księżyca. Proszę wyszukać sobie moje rytuały na moim kanale. Proszę nie być smutną, ponieważ tutaj ktoś przyjdzie, jakiś młody mężczyzna, młodszy od Was, który będzie w Was zakochany, czy jest już zakochany i opływa pełno emocji ma w sobie do Was. Wy tutaj jako królowa mieczy. Królowa mieczy mówi o takich znakach jak bliźnięta, waga, wodnik, czyli Wy jesteście tutaj królową mieczy w tym czytaniu. Jeśli jesteście spod bliźniąt, wagi, wodnika, to Wasza karta i ta grupa jest właśnie dla Was. Czyli tutaj Wy jako silna królowa mieczy, żywioł powietrza, powinniście afirmować, karta magika, kreatywnie afirmować, wizualizować, przyciągać miłość i szczęście i dobrobyt. I wtedy przyciągniecie jakiegoś młodego partnera, młodego duchem, witalnego, być może młodszego od Was, który będzie w Was zakochany, który będzie wręcz, widzicie tutaj, no, głową w chmurach, tak? Będzie po prostu opływał emocjami i uczuciami do Was. Jakiś młodszy chłopak lub mężczyzna, który po prostu tutaj pojawi się, no naprawdę bardzo w Was zakochany, który będzie romantyczny również, ponieważ paś kielichów, kielichy są, jest romantyczność, emocjonalność. Wy jesteście smutne, wspominacie ten przeszły czas, nie widzicie jakby tutaj szansy na nowe szczęście. Wspominacie smutek, jakieś takie rozżalenie, lecz tutaj karta cesarza mówi o tym, by pozytywnie myśleć, ponieważ wszystkie te problemy zostaną tutaj pokonane i widać światło w tunelu, widać słońce na horyzoncie, czyli przyjdzie coś nowego, coś pięknego, jeśli chodzi o miłość, tak? Tylko musicie pomóc temu losowi i właśnie tutaj, tak jak karta orakel miłości anielskiej nam powiedziała, wzywajcie anioły, wszechświat, by Wam pomógł, opatrzność Bożą i oddawajcie swoje problemy, swoje marzenia właśnie aniołom i archaniołom. One się tym zajmą. Oni się tym zajmą. Tutaj też odsuńcie jakieś takie negatywne myślenie, negatywne emocje, jakąś uczuciowość i myślcie, co możecie Wy sami też zrobić, by znaleźć jakiegoś fajnego, romantycznego partnera lub by mieć jakiś wspaniały związek. Tutaj przemyślcie sobie plan działania. Czwórka mieczy mówi, że jesteście smutne, że myślicie negatywnie. Czwórka mieczy mówi również o potrzebie odpoczynku, że powinniście odpocząć z tych różnych takich złych doświadczeń. Mówi o regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje plany, swoje sprawy i by wstać i bez emocjonalności po prostu realizować swoje plany, spróbować być szczęśliwą i wierzyć w to, że Wszechświat Wam pomoże i że będzie coś jeszcze dobrego, czyli pokaże się tutaj światło w tunelu i pokonacie wszystkie te schody, czyli pokonacie wszystkie te swoje trudności. I tutaj z tego pazia kielichów, czyli jakiegoś młodego mężczyzny, który będzie się tutaj zalecał, może się przerodzić cesarz, czyli jakiś bardzo stabilny mężczyzna, stabilny dla związku, stabilny dla uczuć, który być może przejdzie jakąś transformację poprzez Was, poprzez tą relację z Wami. I tutaj no, cesarz oczywiście będzie bardzo stabilnym partnerem. Także to była grupa pierwsza, bardzo ciekawa interpretacja kart. I zobaczmy teraz czytanie dla grupy drugiej.
Grupa druga to aniołek biały. Aniołek biały. Także wszyscy, którzy wybrali tego właśnie aniołka, zapraszam. I pierwszą kartę wyciągnę z oraklu miłosnego anielskiego. Co nowego idzie w miłości? Powiedzcie karty, co nowego idzie w miłości? Ups, wypadły mi. Wezmę tylko pierwszą, która mi wypadła. New love. Zobaczcie, kochani. New love. A new person has started your romantic feelings. Czyli nowa miłość. Jakaś nowa osoba, jakaś nowa postać, nowy człowiek, tak? Nowa osoba jakby odrodzi Twoje romantyczne uczucia. Twoje romantyczne odczucia, uczucia. Czyli tutaj już widzimy amorka, tak? Który tutaj coś podszeptuje, dwa amorki, trzy amorki. Trzy aniołki amorki, które tutaj wbijają tą strzałę i podszeptują coś tutaj o sprawach miłosnych. Więc przyjdzie jakaś nowa postać, pojawi się jakaś nowa osoba w Waszym życiu, jakaś new love, czyli nowa miłość, kochani. Nowa miłość. I zobaczmy teraz, co pokażą karty Tarota. Co nowego w miłości? Co nowego w miłości dla grupy drugiej? Powiedzcie karty Tarota. Co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Powiedzcie karty, co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Jakaś balans, równowaga, energia męska i żeńska w nieskończoności. Rywale, czyli będzie nawet więcej być może mężczyzn do wyboru. Jakaś rywalizacja, jakiś więcej kandydatów być może. I powinniście tego wybrać, który rzeczywiście Was szanuje, Was podziwia. Jakiś będzie jeden, który będzie Was bardzo podziwiał za wszystko, co robicie. Tutaj musicie uważać, by dobrze, jakby żeby nie walczyć za wszelką cenę, żeby nie walczyć za wszelką cenę, by jakby swoje granice wyznaczyć, swoje priorytety, swoje reguły i żeby się chronić, tak, przed jakimiś fałszywymi ewentualnie kandydatami, ponieważ będzie tutaj ich więcej. Być może będą tu też fałszywi, tak, kandydaci. Ale Wy wybierzecie jakąś partię, która będzie dla Was najstabilniejsza, 9 monet, tak? Szukacie stabilnego związku. Chcecie, by ten partner oferował Wam jakiś stabilny związek. Tutaj pojawi się jakaś damsko-męska, piękna energia w nieskończoności, tak? Która będzie przepływała, która będzie się uzupełniała, która będzie po prostu przepiękna. Dawanie i branie w równej mierze, czyli żaden jakiś kandydat, który będzie Was wykorzystywał. Natomiast tutaj będzie więcej kandydatów i trzeba jakby odsiać tutaj paru, tak? Trzeba wziąć tylko tego, którego rzeczywiście i Wy doceniacie i on docenia Was, szanuje, tak? Polega ta znajomość na lojalności, na wierności, na respekcie, tak? Na respekcie, szacunku, tak? Respekt, czyli szacunek to jest. Tutaj mamy również, że macie właśnie to, co już wspomniałam, siedem kijów, macie obronić swoich racji, swoich argumentów, swoich priorytetów i nie dać się zranić nikomu, tak? Ponieważ będzie może jakiś kandydat, który będzie Wam chciał, nie wiem, będzie chciał Was wykorzystać, zranić, będzie fałszywie może zagrywał. Trzeba tutaj siódemka, widzicie, siódemka kijów i dziewiątka kijów, bardzo konsekwentnie tutaj. I to mówi o tym, że wyznaczyć swoje granice, mieć swoją dobrą pozycję, nie walczyć o mężczyznę, o partnera, jeśli się nie musi, czyli myśleć tylko o sobie, o swoich właśnie tutaj priorytetach. I wiem, że jesteście zmęczone tym szukaniem, tak? Że jeśli znowu pojawią się niewłaściwi partnerzy, to od razu macie jakąś w sobie rezygnację.
Także proszę nie rezygnować, proszę zapalić się tutaj ogniście do szukania i wierzyć w to, że będzie wśród tych różnych kandydatów jakiś dobry, stabilny tutaj kandydat, który będzie chciał również stabilnego związku, stabilnej relacji, bezpieczeństwa. I no, dziewiątka monet to karta właśnie stabilności, tak? Że dążycie konsekwentnie do swojego sukcesu emocjonalnego. Jesteście odpowiedzialną partnerką, dążycie właśnie do sukcesu, do spełnienia marzeń, tak? W relacji. I takiego partnera również szukacie. I tutaj być może będzie właśnie ktoś bardzo wartościowy, tylko nie możecie się smucić i negatywnie myśleć, ponieważ teraz jesteście w takiej energii smutku, rozżalenia, rozczarowania, oj, przepraszam, właśnie jakichś takich negatywnych bardzo myśli i to Was blokuje, to Wam przeszkadza w znalezieniu właśnie tego odpowiedniego mężczyzny, tak? Ponieważ do wszystkich podchodzicie być może z jakimś, nie wiem, brakiem zaufania, czy z jakimiś, no nie wiem, złym bagażem doświadczeń. Natomiast zobaczcie, tutaj jest klucz, którym możecie otworzyć te następne drzwi, tak? Ten klucz, który pasuje do tego zamka i możecie otworzyć tym kluczem te następne drzwi, czyli następna szansa, następny rozdział, następne doświadczenie, które może być tym razem bardzo piękne, bardzo dobre, ponieważ mamy tutaj też piękne karty. Szóstka pentakli, dziewiątka pentakli, czyli coś stabilnego, pięknego, tak? Także tego Wam życzę. Też zupełnie inna wróżba z grupy drugiej jak z pierwszej, ale dwie te grupy są optymistyczne i dają nam nadzieję na tą pełnię księżyca w raku, więc życzę Wam z okazji tej pełni księżyca, by wszystkie Wasze marzenia miłosne, jeśli chodzi o piękne związki, piękne romantyczne chwile, znalezienie odpowiedniego partnera, który da Wam szczęście, miłość, emocjonalną równowagę, byście takiego czegoś doznali i by te marzenia po prostu się ziściły. Tego życzę Państwu i również sobie. Także szczęścia w miłości. Do usłyszenia, kochani. Już wkrótce.